Robimy. Zaraz sprawdzimy, czy mamy elektrody. Czy żyje? Czy jesteśmy wyposażeni. To są pompy infuzyjne do podawania leków pacjentów. Takie dokładne takie podawanie. Bardzo precyzyjne podawanie leków, tak? Zostanie ciężkie, muszę się przewozić. Jest pusta, ale to jest kwestia teraz przełożenia. Po prostu jest eska na dyżurze i po prostu trzeba przełożyć. W chwili obecnej karetka już jeździ na terenie powiatu pódzkiego? Nie, dzisiaj będzie. Dopiero dzisiaj jest poza nocą i dzisiaj już od dyżur nocy będzie pełniła normalnie. Że dzisiaj wieczorem, czy tam 18:30. Teraz czekamy na drugą. Panowie, porównując sprzęt poprzedni, a ten obecny, który tutaj widzimy, w którym się znajdujemy, jest on o stopień wyższy, jeżeli chodzi o technikę? Jak najbardziej. To nie chodzi też o, że tak powiem, nową zabudowę, nowy, że tak powiem, wóz, tak? To jest drugi. Sprzęt jakby na się dużo nie zmienia, tam nie ma takich dużych innowacji. Jest tylko kolejny model, akurat ten defibrylator jest nowszym defibrylatorem i na pewno jest zdecydowanie lepszym niż poprzedni. A reszta sprzętu jakby się powiela, ale jest też nowym sprzętem, czyli jest praktycznie niezawodnym sprzętem, tak? Bo wiadomo, wszystko się nagryza zębem czasu, bo jest to często używany sprzęt. Ale zabudowa zupełnie inna jest. Tak? To nie jest tak, że ten sprzęt, on sobie tutaj wisi cały czas na ścianie, bo to jest sprzęt mobilny, tak? My zawsze możemy w chwili go wziąć, pójść do pacjenta, to są różne warunki, tak? Jest czasem jest luz, czasem jest deszcz, czasem jest ciemno, tak? Jest to problematyczne czasami, tak? Proszę mi powiedzieć, czy jest ona wyposażona w, jakby, żeby dyspozytor mógł śledzić, gdzie karetka znajduje się na terenie powiatu pódzkiego? Mamy GPS, który nas prowadzi, aczkolwiek nie ma możliwości, nasz CPR nie ma takiej możliwości, żeby śledzić karetkę w tej chwili. Nie jesteśmy wyposażeni w ten system. Więc szybko udało się zorganizować przetarg. Wyłoniliśmy wykonawcę, znaczy szpital, bo tym się szpital zajmował. I w efekcie kupiliśmy samochód, który jest karetką wysokospecjalistyczną typu S, z najlepszym właściwie wyposażeniem takim, jakie dzisiaj jest na rynku dostępne i jakie powinno w tego typu sprzęcie być. Kolejna karetka też za chwilę do nas przyjedzie, jest w tej chwili budowana zgodnie z postanowieniami przetargu i umową, ma się pojawić w czerwcu.